Witam wszystkich, dzień dobry. Dzisiaj mamy czwartek. W poprzednim materiale się pomyliłem. Powiedziałem, że był czwartek, a była środa, także dzisiaj jest czwartek. Trzy dni do startu, ja dopiero właśnie wstaję. Noc fatalna. Budziłem się dosłownie co godzinę i sikałem. Także teraz mamy godzinę ósmą, bo jeszcze się położyłem, żeby dospać po prostu, bo sen był rozwalony. No i budziłem się na sikanie oczywiście po to, nie? No i co? Dzisiaj już nie trenuję, dzisiaj już tylko leżenie, jedzenie. Dzisiaj pojadę na zakupy, pokażę wam, co będę jadł na ładowaniu. Co jeszcze? Zaraz zobaczymy, jak tam waga się prezentuje na ten moment. No i bądźcie dalej w materiale, no to zobaczycie, co się będzie dalej działo. Pozdro. No i mogliście zobaczyć, jak wygląda waga na czczo. Jest to 97 kg. Także uciekło 3 kg przez noc, bo wczoraj miałem stówę, a cały czas dużo dalej solej piję. Także dzisiaj damy troszkę więcej tłuszczy w ciągu dnia, żeby to przytrzymać. No i tutaj już mam pierwszy posiłek. Jest to 120 g tuńczyka w oliwie, 70 g dorsza oraz burak, już wam pokazuję. O. Burak, jakby ktoś pytał, zwykły, gotowany przeze mnie, bez żadnych dodatków. No i co? Dalej nawadniamy, solimy i jemy. A więc ja już wróciłem z zakupów, zrobiłem sobie te zakupy na ładowanie, już tutaj wszystko rozpakowałem i już wam mówię, co tutaj mam. Dobra, ryż preparowany, raz, dwa, trzy sztuki, będę tutaj na bok odkładał, żeby się nie mieszało. Ryż preparowany, wafle ryżowe, solone, kukurydziane, to jest Good Fooda. Bardzo dobre, kruche, takie cienkie, bardzo mi smakują. W zasadzie to są najlepsze wafle, jakie kiedykolwiek jadłem. Raz, dwa, trzy sztuki. Jedziemy dalej. Cornflakesy, szczerze, tak przeszedłem koło tego, popatrzyłem truskawkowo-śmietankowe. Także z góry przyjąłem, że pewnie 10 gram tłuszczu albo więcej nawalone cukru, ale to jest jakaś edycja limitowana, truskawkowo-śmietankowy smak, bez glutenu, bla bla bla, i mają tylko gram tłuszczu. Gram tłuszczu, makro bardzo fajne, może nie wiem, czy będzie widać, ale wam tutaj pokażę, czy widać, czy nie, jeżeli nie widać, to przepraszam, ale musicie mi wierzyć na słowo. Cornflakesy, raz. Jakieś cukry proste, żeby były, i tutaj mam dżem truskawkowy klasyczny i jeszcze z takich cukrów prostych zwykłe rodzynki. Co tutaj jeszcze mamy? Mąka ryżowa, na tym się też głównie będę opierał, mąka ryżowa bezglutenowa, jakaś bio bla bla bla. No proszę. Mąka. Tutaj jeszcze mam, pominąłem, dwie paczki wafli z solą morską, klasyczne. Tutaj odłożę na bok. A tutaj jeszcze jeden ryż preparowany się zawinął. Także tutaj daję.
Chipsy. Chipsy to są jakieś fromaż wielozbożowe, bez oleju palmowego. Chodziło mi głównie o to, żeby miały dużo soli i jakoś nie było nawalone dużo tłuszczy i żeby były małe, bo ja po prostu potrzebuję przed sceną troszkę tej soli załadować i po prostu wyjść, a nie taką dużą pakę brać, bo ja i tak ogólnie nie przepadam za chipsami. Także to jest jakaś firma Cranlit. Nie wiem, ogólnie zakupy były w Netto, jakby kogoś interesowało. Takie chipsy. Oshi z cukrem, celowo z cukrem, żeby sobie właśnie popijać przed sceną i od razu po scenie. Bo dużo zawodników właśnie robi ten błąd, że to pamiętam, jak właśnie sam taki błąd zrobiłem. Ładują, zejdą ze sceny, jest po zawodach i pierwsze co robią, to się rzucają na jedzenie. Jedzenie w wodach, w jelitach nie ma wody i potem ich korkuje, jest ból brzucha i inne jakieś są nieprzyjemne dolegliwości. Także to jeszcze na pewno dokupię ze dwa te izotoniki, także to na za sceną i po scenie, że tak powiem. A tutaj jeszcze mi zostało KitKat, Pops, Milk Chocolate, ale to akurat nie dla mnie. Takie jakieś kulki czekoladowe z KitKata. Czekolada Oreo, to też nie dla mnie. I lejsy z pieca, 50% tłuszczu mniej. To też nie dla mnie. To dla mojej Natalii, żeby miała siłę nas smarować i pomagać za sceną. A ja właśnie nie chciałem wziąć tych lejsów z pieca, bo mają mało soli. Mają mało soli, te mają gram 200, a tamte co pokazywałem mają prawie 3, chyba tam 2,9. Także no i tyle, w zasadzie tyle. Ja tak mówię, nie potrzebuję dużo naładowania, żeby się naładować. Zresztą dosyć porządnie się wypukałem, tak myślę. No i ktoś by powiedział, że mało tego, tak? No bo jak zobaczycie tutaj, może pokażę, nie ma tych produktów jakoś tutaj bardzo dużo. No ale w sumie tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, 400 gram można powiedzieć ryżu, do tego paka cornflakesów, do tego jeszcze wafle, nie no, jest tu trochę tego węgla, pół kilo mąki, podkreślam, jest pół kilo mąki ryżowej, na której właśnie będę głównie bazował. Nie ma ryżu takiego stricte suchego, czemu? Bo ryż mnie korkuje. Ryż mnie korkuje, w zasadzie kupiłem ten ryż preparowany, ale zobaczę, czy ogólnie będę go jadł. Na pewno spróbuję go zjeść, ale zobaczę, jak się będę czuł. Na pewno się głównie będę opierał na ładowaniu na mące ryżowej. To zamiast kleiku ryżowego o wiele tańsza opcja. Jeżeli ktoś rozważa właśnie, czy kupić kleik, czy mąkę, w zasadzie to jest to samo, tyle że mąka jest tańsza na mące. No i te cornflakesy. No i to w zasadzie tyle. No. Jeszcze oczywiście coś tam będę sobie dokupywał. Oczywiście ostateczne zdanie też należy do Mateusza, bo Mateusz będzie wszystko nadzorował pod telefonem, czy trzeba może jakiegoś syfu doładować, czy coś, ale raczej na syf to ja nie pójdę, bo jak wiecie, mam te problemy z jelitami i raczej bym wolał już taki jakiś swój syf skomponować, zamiast ładować coś przetworzonego. No i tak to wygląda. Myślę, że z tego dnia to już będzie tyle. Ja w zasadzie swoją robotę zrobiłem, teraz tylko takie zabiegi fizjoterapeutyczne, regeneracja, leżenie ogólnie. Dzisiaj nie powiem, bo już ssanie jest ostre. W nocy była potężna walka, tak jak wspominałem, budziłem się co godzinę praktycznie na sikanie. No to wiadomo, że od razu przez myśl jeszcze przelatywało, żeby coś podjeść, nie? No ale nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żeby coś tam dziubnąć. Nie po to tyle na to pracowałem i robiłem tą formę, żeby teraz to zaprzepaścić w ostatnich dniach, tak? To znaczy, no,
nie oszukujmy się, no pewnie jakbym coś tam podjadł, coś bym tam podjadł, to by jakoś to negatywnie na formę nie wpłynęło, tak? Tylko ta forma ma być nie na dziś czy na jutro, tylko to ma być na niedzielę docelowo zrobione. Także no trzeba się pilnować. No i dobra, no i to tyle tego gadania, już nie będę tutaj pitolił. Jeszcze do tego dojdzie tutaj jakiś, zapomniałem dodać alkohol, ale to alkohol kupię, żeby tam wypić może dzień przed wyjściem i gdzieś tam przed sceną, żeby tam parę żył jakiś wyszło. No i to tyle. Witam. Mamy dzisiaj piątek, 2 dni do startu. Jest godzina 5 z kawałkiem, 5:12 dokładnie. I ja zaczynam już ładowanie. Pierwszy posiłek. Jest to ryż preparowany i te cornflakesy o smaku truskawkowo-śmietankowym. Ogólnie bardzo dobre. Nie zawiodłem się, bardzo dobre. Mam tutaj, proszę bardzo, zmieszane sobie tak chrupie. 140 węglowodanów w sumie na pierwszy posiłek. Ile zjem dzisiaj, zobaczymy, czas pokaże. Dorzuciłem sobie też tutaj około 25 gram oleju kokosowego, żeby był lepszy poślizg na tych jelitach. No i co? No i ładujemy, obserwujemy i zobaczymy, jak będzie. No i jesteśmy przy kolejnym posiłku. Tym razem będzie to kleik ryżowy i cornflakesy. Proszę bardzo. Jak widać, też się już trochę doprowadziłem do ładu. Ogoliłem wstępnie już głowę, ramiona. Jeszcze reszta mi została, ale to później. Naprawdę nienawidzę tego robić. Jeżeli ktoś by mnie się zapytał, co jest najgorsze przed zawodami, to bym powiedział właśnie, że golenie. Golenie. Nienawidzę tego, jeżeli miałbym do wyboru jeść teraz mniej węglowodanów o połowę albo dłużej o dzień ciągnąć niskie węgle, to bez wątpienia bym od razu wybrał tą opcję, co przedstawiłem, niż się golić. No po prostu tego nienawidzę. A wy zawodnicy, czego w końcówce nienawidzicie? Czego nie lubicie? Napiszcie w komentarzach. Bo ja zdecydowanie golenia. Już schodzi mi bardzo dużo czasu na tym. No dobra. Zabieram się za jedzenie. Dobrze, jesteśmy przy kolejnym posiłku. To już będzie posiłek numer 4. Trzeciego nie pokazywałem, bo był identyczny jak poprzednie. W zasadzie 3 były na słodko. Ten kleik ryżowy z płatkami. A teraz nieco troszkę inaczej. Bardziej na wytrawnie, na słono. Klasycznie zresztą. Proszę bardzo. Troszkę gotowanego indyka. Ryż. I kapusta kiszona, dosłownie łyżka, całość polana keczupem, dużo soli. Też żeby ktoś źle nie zrozumiał, bo ja powiedziałem, że ryż korkuje mi i go nie jem. Mówię o dużej ilości, tak? O dużej ilości, a takie mniejsze ilości to spokojnie sobie tutaj mogę zjeść. Także teraz tak, na słono bardziej. Też byłem na wizycie u fizjoterapeutki. W zasadzie u mojej kuzynki Zuzi na masażu. Właśnie jeszcze zależało mi na takim masażu, powiedzmy, lżejszym, żeby te mięśnie lepiej ukrwić i porozluźniać przed tym startem. No bo wiadomo, że taki mocny masaż to nie wchodzi w grę, no bo może już narobić stany zapalne i po prostu mięśnie będzie trzymał wodę. A taki właśnie lekki masaż w postaci takiego, powiedzmy, bardziej. Nie był to masaż relaksacyjny, ale coś podobnego jak najbardziej się tutaj sprawdzi. I zresztą polecam, jeżeli ktoś jest właśnie tutaj z Zatora. Nie będę tłumaczył, gdzie jest Zator, jeżeli ktoś wie, kojarzy, to wie, o co chodzi. To polecam właśnie tutaj do Zuzi wbić do jej gabinetu na masaże. No, także ja zabieram się za jedzenie. No i widzimy się później.
No i ja sobie leżę, odpoczywam, oglądam telewizję. Jak widać, cały mokry, cały czas ta woda ze mnie wychodzi, bardzo dużo piję i solę nadal. Ale tak ma teraz być. No co, ładuję, nie pokazuję już posiłków, jakie zjadam, bo w zasadzie są takie same, wszystkie podobne, niczym się tam, może jednym składnikiem się różnią. No i co, zjem jeszcze o 19, potem gdzieś 22 jeszcze zjem, pójdę spać i o godzinie 3 w nocy ruszamy na Litwę. Po drodze zgarniamy Maćka, po Maćka będziemy około 4. No i może dopiero się odezwę, jak już zgarniemy Maćka i coś wspólnie razem przegramy, no bo tak jak mówię, dzisiaj już nic się nie będzie działo ciekawego, jedzenie, leżenie i tak dalej. No, to my już jesteśmy z Maćkiem w trasie. Na kawce. Kawka, godzina 6, coś około. Ja niestety będę się musiał trochę przygłodzić, bo mam 3,5 kg do zrzutu, bo będę wchodził w kategorię 9,5. Mam nadzieję, że zrobią, żeby nie było tak, że ja się będę głodził, a nie będzie. No a jak tak będzie, to trudno. No, Maciek będzie ładował. Ja zaraz zaczynam. Maciek będzie ładował. No i co? Za niedługo dojedziemy do Warszawy, jakieś 1,5 godziny. Będzie coś koło 8. No i co? No i pewnie dopiero coś przegramy z weryfikacji, jak już dojedziemy, chyba że jeszcze będziemy gdzieś tam stawać po drodze. No to damy znaka. Pokażemy, co wcinamy. Znowu kolejny dzień. No. Ja raczej nic wcinał nie będę póki co. A jeżeli będę wcinał, no to to samo co wczoraj. To widzimy się w kolejnym ujęciu. No i jedziemy sobie. Maciek tutaj konsumuje. Spora porcja, co tam Maciek mamy? Mamy 200 gram ryżu, 30 gram masła, jeszcze będzie jedno jajko. No i trochę soli. Najbardziej mi się masło z tego spodobało. No, ja się zważyłem, dziś teraz mamy 7:40 i jest do zrzutu jeszcze 2900. Także na spokojnie, weryfikacja do godziny 19, także sporo jeszcze czasu, no i pewnie dopiero coś nagramy z hotelu, jak już dojedziemy. No to my się już meldujemy z hotelu, właśnie dojechaliśmy, znaczy dojechaliśmy już z godzinę temu ponad. Ja mam do zbicia jeszcze 400 gramów po paru zabiegach. Przypominam, że rano było prawie 99, a docelowo chcę 95, no liczę, że zrobię tą 95. Od rana nic nie piję, nic nie jem, w zasadzie tylko parę razy zmoczyłem tam usta, żeby się nie kleiło i gumy żułem. I przegryzłem może 30 gram chrupków, kukurydzianek, no to ile tam jest węglowodanów? 10, 15. A Maciek ładuje? Ja troszkę więcej niż... Maciek, jaka waga? 111,900. 111,900, no. 111,900 i od rana już ile załadowałeś? Teraz mamy, przypominam, godzinę mamy teraz... 15. No już 16, za godzinę weryfikacja i zjadłeś? 6 worków. 6 woreczków, trochę masła, 3 jajka, także... Dzisiaj tak lżej, nie? Tak, dzisiaj na ubogo. Na ubogo. No dla niego na ubogo, ja bym się dał pociąć teraz za to. No, no i pójdziemy na weryfikację, może coś tam z weryfikacji przegramy. No i co jeszcze? Wspólną fotę zrobimy. Wspólną fotę, no. Co do hotelu, ogólnie miejscowość, to jakby tutaj, nie wiem, opuszczony western, nikogo nie ma. Ale to dla nas to nieważne, byle żeby zawody były fajnie rozegrane i zorganizowane. No i co jeszcze z takich ważniejszych informacji? Chyba tyle, no. My już jesteśmy na weryfikacji. Zawodników zapowiada się... Trochę jest, Maciek. Jest. Sporo jest. Możesz tam pokazać na puchary. Może uda się coś przybyć. Nie, no na pewno sobie walczymy o najwyższe lokaty.
Ja jeszcze mocno naubierany, bo no, walczę o limit cały czas. Ale postoimy i myślę, że zejdzie i będzie dobrze. Rzuć mi tutaj do nerki, Wojtka. O, tak jak jest. Super. Rozszerz łopaty. Jeszcze. O, tak jak jest. Super. Jeszcze trochę przed łokciem. I tyle, wystarczy. Dobra. No już wróciliśmy z weryfikacji. Waga pokazała 94,5. Musiałem się mocno głodzić. W zasadzie nic nie jadłem, nic nie piłem od godziny 4 rano. 8 godzin trasy. No i 94,5. Także liczę na kategorię, że będzie 9,5, ale nie do końca może tak być. Ale to trudno, nie ma co narzekać. Nadrabiam, ładuję ryż preparowany z rodzynkami, już zjadłem. Ogólnie odkryliśmy tutaj z Maćkiem nowe połączenie. Ryż preparowany, rodzynki i sól. Petarda. Jeżeli komuś... Masła nie dawałeś? Nie, masła nie dawałem. A i sos, przepraszam, od Maćka wziąłem czekoladowy. Jak komuś nie smakuje, to ma za dużo w dupie. No. No i tyle. Dzisiaj trzeba zjeść jeszcze kilka posiłków i nadrobić. No i nie wiem, może coś jeszcze później przygram, a jak nie, to dopiero się jutro widzimy. My już z Maćkiem pomalowani, ja to w ogóle jak Rumun wyglądam. Teraz właśnie widzę. No i co? Godzina 23 z hakiem. Już zaraz idziemy spać. I sekret formy. Grejpfrut i likier. No, antyoksydanty. Żeby jeszcze wyciągnąć z tej formy ile się da. Także... O! Na Litwie jakieś są rajdy, widzę, nocne. Także to przytrzymaj do dna. O! Teraz się forma będzie zgadzać. Na zdrowie. Aż paruje. Do jutra. No to witamy. Już widać, stoimy. Dzień zawodów. Dzień, na który czekałem od września 2020 roku. Maciek troszkę krócej czekał. No co, robota została zrobiona. To co mogłem, to zrobiłem. Myślę, że nic sobie nie mogę zarzucić. Nawet jestem, tak jak wspominałem, z tego dumny, że nie odpuściłem pomimo tych problemów z jelitami. No i startuję. Ale dobra, to już nie o tym. No co, jesteśmy po dwóch takich mocnych posiłkach od rana. Lepsze samopoczucie. Tak, no ale nie jakieś tam, nie były to jakieś tam, powiedzmy, fajerwerki, po prostu same węglowodany złożone, troszkę tłuszczy. No i co, mamy godzinę gdzieś koło 11, nasze starty są dopiero po godzinie 14. Ja wychodzę do 95, Maciek w plusie, fajnie by było się razem spotkać. Open. To by było już super. No i do co? Do wygrania kasa, którą przepijemy oczywiście. No, ogólnie... Póki co organizacja, w ogóle obiekt, tutaj naprawdę petarda. Ja tam wiele nie startowałem, także się nie wypowiem, ale no nie, ja obecnie na lepszych zawodach nie byłem. Nie, zawody zorganizowane super, naprawdę. Słuchajcie, obiekt, organizacja, scena, backstage, miejsca tyle dla zawodników, nie? No. Także fajnie. Opowiadają się dużo miejsca, nie ma gorąco przede wszystkim, bo to jest też ścisk, jak jeszcze czasami nie z zawodników się leje. Można się rozłożyć fajnie. Wody, wszystkie jakieś napoje są dostępne. Bardzo dużo miejsca po szatniach, foliami, wszystko obłożone. Także na nic na razie nie możemy narzekać. Oglądajcie relacje oczywiście, bo jest. No. Kibicujcie. No. Jeżeli po zawodach ten, a to może już jeszcze później, ale nagramy co tam będziemy
pewnie jeść, tylko żebyśmy o tym nie zapomnieli w tym całym popłochu, to nagramy. Wrzucimy, nagramy. No, no to trzymajcie kciuki i walczymy na litewskiej ziemi. Tak jak widzieliście, zająłem czwarte miejsce, Maciek drugie, Maciek zajął drugie w plusie, czyli w open. Wyniku nie komentuję, mogę skomentować to, co ja osobiście tam sobie ewentualnie mogę zarzucić, to troszkę kulało pozowanie, w sensie nie, że pozy były złe, tylko że ja po prostu czasami zapominałem o takich szczegółach, o których na co dzień wiem, że musiałem to kontrolować, tak? Gdzieś tam padły, tak pisałem wcześniej na Instagramie, reflektory, troszkę sędziów i się już stres pojawił, ale w finale już to było troszkę poprawione. No i co? No i tyle sobie mogę zarzucić. Forma też troszkę uciekła w końcówce.
Można to było podgonić, no ale tak jak mówię, byłem sam na zawodach, gdzieś tam nie brakowało tego obiektywnego oka z boku, a z Mateuszem tylko się porozumiewałem na telefon, więc zapewne na pewno on był na żywo, no by to wyszło nieco inaczej, no ale za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski lecimy tam i zobaczymy, jak tam będzie. Maciek, ty co do swojego startu coś? Ja ze startu, znaczy ogólnie z formy jestem bardzo zadowolony. Z wyniku no, mam mały niedosyt, nie ukrywam, że... Może ja powiem za ciebie, bo ty powinien wygrać, tak? Powinien Maciek wygrać, bez wątpienia. No, byliśmy na nie swoim podwórku. No, przede mną też było właśnie dwóch Litwinów, przed Maciekiem też Litwin. Wygrał zawodnik litewski, więc no, powiedzmy, że to w pewnym sensie rozumiem. Wygrał. Gdyby faktycznie był dużo lepszy, to absolutnie nie miałbym nic do zarzucenia sędziom. No a tutaj jednak dlatego ten niedosyt jest i myślę, że no, tak jak Wojtek powiedział, że powinien nam wygrać, prawda? Ale jestem zadowolony przede wszystkim z formy, bo naprawdę myślę, że to cięcie i nabicie i super mi się pompowało i na scenie się czułem bardzo dobrze. Układ dowolny też fajnie wyszedł. Wiadomo, można zawsze coś poprawić, dopracować. Co zapewne zrobię, tak samo Wojtek, no. I za 2 tygodnie kolejne zawody, tak. Już w Kielcach, tym razem Mistrzostwa Polski, na których też nam zależy. Mamy nadzieję, że się odbędą w ogóle. Właśnie, mamy nadzieję, że się odbędą i myślę, że... A jak nie, się nie odbędą, no to coś będziemy szukać. Ale myślę, że poprawimy na pewno wyniki i będzie tylko lepiej. No, mieliśmy coś nagrać, jak coś jemy, ale tak się rzuciliśmy na jedzenie, że zapomnieliśmy o nagrywaniu. Co, no dzisiaj, ja nie wiem jak tam Maciek, ale ja dzisiaj tam jeszcze pofuturuję coś do wieczora, max i... Ja, bo będziemy pewnie u mnie w domu dziś około 4:00, bo więc... teraz mamy 22:00. Więc ja do 4:00 jem co, tylko będę miał w zasięgu ręki. No jest 22:00, mi już zbrzydło, także... Chyba ja już jestem, już mi zeszło, także zaraz coś... McDonald's będzie za jakieś ile? No, niedaleko, także... Do pierwszego lepszego. Do pierwszego McDonalda i dalej jemy. A ja już chyba, nie wiem, do Dorsza wrócę, ale to jutro. No, no i co? No i tak to wyglądało. I rano oczywiście cardio. No, cardio. Pamiętajcie, grubasy, róbcie cardio. z kodem Maciek 10 macie 10%. 10 minut więcej. Więcej sił do lepszej formy. No. No i co? No i tak mówiliście, zobaczcie właśnie te 3 ostatnie dni przed zawodami, dzień zawodów. Tam jakoś, myślę, że sporo i tak było, zostało nagrane. Tam wiadomo, że się... No teraz, no bo to właśnie... No, a wróciłeś już. No, a staraliśmy się też skupić się na starcia, nie na nagrywaniu, tak jak pisałem, ale i tak myślę, że dużo tam pokazaliśmy. Także pierwsze koty za płoty, pierwszy start w tym roku w maju, no kwietniu już, kwietniu, maj, kwiecień zaliczony. No i co, śledźcie dalej, bo na pewno, jeżeli się te Mistrzostwa Polski odbędą, to również nas tam zobaczycie. Sezon dopiero się zaczął. No i co mogę powiedzieć, wchodźcie na kanał Maćka, tutaj na dole będziecie mieli odnośnik, żeby wejść. No i tyle, no, zostawcie komentarz, jak coś Was interesuje. I pozdrawiam. Cześć, hej.